Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a ze mną w studio Marta Sylla z Uniwersytetu Przyrodniczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, bierze Pani udział w projekcie, który nazywa się Food Shift 2030. Jeden z partnerów, Uniwersytet Przyrodniczy Miasto i organizacje pozarządowe, połączyliście siły i Wrocław jako jedno z 9 miast Europy bierze udział w projekcie, który ma za zadanie, no właśnie, jakie ma zadanie? Celem projektu jest wspieranie lokalnego potencjału dotyczącego systemów żywnościowych w miastach i wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Może innowacyjne to jest takie duże słowo i wszyscy się go boją. Mamy różne rodzaje innowacji. My tutaj chcemy rozwijać innowacje organizacyjne, innowacje społeczne dotyczące właśnie tego, w jaki sposób jedzą. Dobra. Ach, właśnie, to chciałam dopytać, bo Pani mówi o innowacjach, takie to wszystko jest naukowe, takie poważne, ale o takie rzeczy typowo ludzkie. Mhm. O co chodzi? Bo już wspominała Pani, że chce się Pani dowiedzieć, chcą się Państwo dowiedzieć, jak jedzą wrocławianie i nie tylko wrocławianie, tak? Może nie jak, tylko co, bo pewnie jedzą ze smakiem i szybko na przykład, a my chcemy wiedzieć co i skąd ta żywność pochodzi i potem określimy, jaki to ma wpływ na środowisko i społeczeństwo. Bo my wychodzimy z założenia, że żywność kształtuje nasze otoczenie, kształtuje miasto, kształtuje strefę podmiejską. A w jaki sposób? No na przykład żywność kształtuje miasto w ten sposób, że mamy różne sposoby dystrybucji. Na przykład piję teraz kawę, tak? Kawę, która gdzieś przyjechała z Brazylii, załóżmy, tak? Tak, i żeby ona mogła tutaj dotrzeć, musiało pewnie powstać jakieś centrum logistyczne, cały system tego, żeby ta kawa została rozwieziona do sklepów i potem pani ją kupiła pewnie w sklepie, nie wiem gdzie, ale zapewne tak. Więc tak samo jest, nie wiem, z marchewkami, z ziemniakami. No i te marchewki, ziemniaki mogą albo do nas przyjechać, nie wiem, z Brazylii, z Ameryki Południowej ogólnie, albo mogą przyjechać z Wielkopolski, albo mogą przyjechać z Dolnego Śląska. No i one potem są w różny sposób rozdystrybuowane w mieście. No i albo do lokalnych takich małych sklepików, czy bazarów, czy do marketów. A jak się, jak już Państwo zbadają, w jaki sposób ta żywność dociera, to co chcecie osiągnąć? Mhm. Bo ja chcę zapytać o tych lokalnych producentów, bo jest taki trend i w projekcie też jest taki cel, żeby tę drogę między produktem a odbiorcą skrócić. W jaki sposób to zrobić? To jest dobre pytanie, w jaki sposób to zrobić. My chcemy wspierać potencjał, który już jest i grupy też społeczne, ale grupy producenckie i konsumenckie, które już istnieją, bo Wrocław ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o gospodarkę żywnościową. Jest już dużo takich rozwiązań. Nawet po ogłoszeniu samego projektu zgłosiło się do nas kilka osób, które już chcą zakładać ogrody społeczne, albo już prawie je mają, albo tworzą różne grupy konsumenckie, takie jak kooperatywy, albo mniejsze, mniej formalne takie grupy, które łączą producentów i konsumentów. Ale co to są kooperatywy i co to są ogródki społeczne? Bo to ładnie brzmi, ale takim prostym językiem. Co to znaczy, że społeczny jest ogródek albo jakaś kooperatywa producencka? Okej. Kooperatywa. Mam nadzieję, że nie będę tutaj głosić herezji, bo sama koniec końców nie należy do kooperatywy, chociaż kiedyś chciałam bardzo. I to się zaczęło w ogóle, jak jeszcze mieszkałam w Poznaniu. I ta kooperatywa tam polegała na tym, że była sobie grupa osób, które zamawiały u dwóch lub trzech rolników, takich powiedzmy lokalnych, z promienia, nie wiem, 50-100 kilometrów, którzy i trzeba było zamówić do na przykład, nie wiem, w środę, popołudnia, to co się chciało z danej oferty rolnika i potem on grupowo te wszystkie zamówienia zbierał i przywoził w dane miejsce do odbioru. Chodzi o to, żeby brać na przykład 10 osób czy 15 osób skrzykuje się, tak? Tak. I bierzemy na przykład strzebnicy od producenta ziemniaki, na
zamiast z Portugalii. Na przykład, tak. I wtedy mamy, wspieramy lokalnych przedsiębiorców, mamy też w miarę dobrą cenę, bo jest nas dużo, tak? Tak, chodzi też o to, żeby właśnie skracać łańcuch, ten cały łańcuch żywnościowy i żeby unikać tych wszystkich pośredników i przewożenia towaru na dalekie odległości i tego, żeby, no, żeby też trochę wiedzieć, skąd jest jedzenie, które jemy, czy ono... No bo w sklepie Portugalia, tak? I nawet nie wiemy z jakiego regionu, nie wiemy z jakiego producenta. Nie wiemy, kto to zrobił, w jakich warunkach, jakich... No, kto to uprawiał. Inną taką formą krótkiego łańcucha dostaw, które ja też znam z Poznania, jest RWS. To jest znaczy rolnictwo wspierane przez społeczność albo społecznie. I tutaj chodzi o to, że wokół jednego rolnika jest taka grupa właśnie konsumencka i tam trochę są inne zasady, bo się przedpłaca na cały sezon. I potem ten rolnik dowozi nam takie paczki. Te paczki też są... Abonament taki. Takie trochę. Chodzi też o to, żeby partycypować w ryzyku, więc jeżeli będzie susza na przykład, no to musimy się, musimy być świadomi tego, że mogą być mniejsze plony. Więc ten rolnik nam zazwyczaj wysyła, że to są plany, takie i takie posadzimy, to i to będzie, no ale może być różnie, nie? W rolnictwie to ryzyko jest dosyć duże, więc się partycypuje w ryzyku. Więc ja 2 lata uczestniczyłam w takim systemie, że tak powiem, no i raz mieliśmy super, naprawdę było więcej niż tak naprawdę oczekiwaliśmy, jeżeli chodzi o na przykład rozmiar, nie wiem, kabaczków, on był ogromny, po prostu trudno je było nawet przewieźć, a z drugiej strony no, następnego lata była susza i tych produktów było mniej, więc to wymaga też od konsumenta, żeby był dosyć otwarty i taki elastyczny na to, no, jakie są plony. A jeśli chodzi o te ogródki społeczne, bo w ramach projektu mają powstawać ogrody społeczne, ogródki społeczne, na czym to polega? Idea ogródków społecznych, myślę, że części widzów będzie znana, bo to nie jest zupełnie nowa rzecz, taka wow, tutaj we Wrocławiu zaczynamy i nigdzie indziej tego nie ma. Jeżeli chodzi o Polskę, to ja znam, ale pewnie jest ich dużo więcej, ogród społeczny w Warszawie, w Poznaniu też działał ogród społeczny w Parku Kasprowicza, jeżeli się nie mylę. No i to jest też taka forma grupy, czyli jest jakaś grupa społeczna, która może zawiązać stowarzyszenie, nie musi, która zajmuje się danym terenem i ten teren wykorzystuje na cele właśnie produkcji żywności. I oni się w ramach siebie organizują, czyli jest ktoś, kto dba o ten teren, ktoś, kto będzie to podlewał, ktoś, kto będzie przycinał, sadził, później zbierał. Na przykład w Poznaniu z plonów później zebranych zrobiono taką ucztę i zaproszono też okolicznych mieszkańców. Także chodzi o to, żeby wsadzić ręce do ziemi w ten sposób. Żeby zaangażować się też w produkcję tego, co jemy. I trochę wziąć odpowiedzialność za dany teren, za dany ogród. Czyli czuć się częścią tego ogrodu, tworzyć go, korzystać z plonów, ale też wsadzić jakieś części siebie. A jeśli chodzi o szkoły, bo widziałam, że w projekcie jest takie założenie, żeby ogródki społeczne powstawały w szkołach albo już powstają. Tak, to była w ogóle idea i taki pomysł właśnie, który wypłynął z miasta. Miasto bardzo chciało zaangażować szkoły w to, żeby edukować najmłodszych wrocławian, no od początku praktycznie, czyli już w tym okresie szkolnym, żeby nie było takich sytuacji, że dzieci mówią, że no... Mleko z marketu, mleko, tak? Pochodzi z marketu. Ze sklepu. Tak, tak, żeby dzieci miały taki właśnie osobisty kontakt z tym, z ziemią, ale też mogły obserwować cały proces wegetacyjny, widziały, że co wpływa na jedzenie, że na przykład marchewki nie muszą wyglądać pięknie, a są smaczne, albo że w jaki sposób pielęgnować pomidory, żeby one rosły, albo jeżeli mamy w jaki sposób je chronić, żebyśmy te plony mieli na przykład większe czy bardziej owocne. Ale zdrowe też. Ale zdrowe, tak, 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 tak. A jeśli chodzi o pomidory, to na tej konferencji, w której pani brała udział, przyniosłyście panie słoiczek z przecierem własnej roboty z pomidorów, które rosły przy Placu Grunwaldzkim, tak? Tak, bo pracując, przygotowując ten projekt w ogóle, to jest
w ogóle wracając do tego projektu, no to on jest ciekawy, bo jest z nim współpraca właśnie miasto, organizacja pozarządowa i uniwersytet. I na etapie, kiedy przygotowywałyśmy, bo ja tak trochę mówię, może w formie żeńskiej, ale wtedy były zaangażowane właśnie wszystkie kobiety akurat. I rozmawiałyśmy o tym, że właśnie miasto wyszło z inicjatywą, że chciałoby właśnie takie ogrody przy szkołach. No i zastanawialiśmy się, czy to jest bezpieczne, czy możemy proponować, żeby wrocławianie też zakładali swoje ogrody, czyli kiedy do końca, no nie wiemy tego. Z badań naukowych wynika, że jeżeli się posadzi się sadzonki w osobnych gazonach, to generalnie jest to bezpieczne. No ale chcieliśmy sprawdzić, czy to jest bezpieczne we Wrocławiu, więc założyłyśmy takie po prostu poletka doświadczalne, można to nazwać. I trzy takie po prostu bardzo ładne, duże gazony, takie jeszcze kaskadowe, posadziłyśmy w okolicy właśnie uniwersytetu. Jeden posadziłyśmy na zupełnie na poziomie zero, drugi przy parkingu, a trzeci na dachu, na tak około czwartym, piątym piętrze, bo też z badań z Berlina wynika, że im wyżej są posadzone rośliny czy warzywa, to one będą miały mniej zanieczyszczeń takich pochodzących z ruchu samochodów, generalnie z komunikacji. I faktycznie tak jest? Nie mamy jeszcze wyników samych roślin, bo to trochę zajmuje. Zostały one wysłane po całym okresie wegetacyjnym do właśnie naszego laboratorium w Uniwersytecie Przyrodniczym i teraz są poddawane badaniom, ale mamy już pierwsze wyniki badań gleb i tam nie zaobserwowaliśmy zwiększonego stężenia metali ciężkich. I wiemy też, że po całym tym okresie wegetacyjnym, po jednym sezonie pomidory, sałata, rzodkiewka, które posadziliśmy też miętę, to zjadły wszystkie składniki odżywcze, cały azot, potas i fosfor. Także po takim jednym sezonie by trzeba było ziemię zupełnie albo wymienić, albo faktycznie odżywić kolejne. Nawozem jakimś, tak? No albo nawozem, albo na przykład z kompostownika, taką herbatką z kompostownika, bardzo dobrze działa, polecam. Także na razie mamy takie wyniki. Co to jest ten footprint, takim ludzkim językiem, po polsku i dla zwykłego, przeciętnego odbiorcy? Footprint jest to miara określania wpływu tego, co jemy na środowisko w jednostce hektarów, albo inaczej globalnych hektarów. I chodzi o to, że to, co jemy, zajmuje, żeby uprawiać na przykład ziemniaki, one zajmują pewną powierzchnię, ale potrzebna jest też powierzchnia biologicznie czynna, która pozwoli nam zasymilować wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, emisje związane z procesem obrabiania tej żywności, przygotowywania jej, potem przewożenia. No i footprint obliczany dla naszej całej globalnej społeczności już jest większy niż cała powierzchnia naszej Ziemi. Czyli tak naprawdę potrzebujemy więcej niż jedna Ziemia, żeby wyprodukować to, co zjadamy. I zasymilować zanieczyszczenia, tak. Czyli nie wiem dokładnie, ile teraz wychodzi, ale to jest co najmniej półtora Ziemi, że tak powiem, potrzebujemy, żeby... No nie jest to wiadomość dobra dla nas jako użytkowników i dla nas jako zjadaczy tych roślin i też zwierząt. A jeśli chodzi o ten sam projekt i to, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu? Pani, przeprowadzając się do Wrocławia, poczuła, że Wrocław ma potencjał, czy wręcz przeciwnie? Ja uważam, że to jest w ogóle wspaniałe miasto, wspaniali ludzie tu mieszkają i potencjał, który oni wytwarzają, społeczny, ale też właśnie innowacyjny jest ogromny. I mogę powiedzieć, jako taki obserwator w sumie jeszcze z zewnątrz, no bo w sumie 5-6 lat dopiero tu mieszkam, ale jest tyle grup społecznych, tyle ludzi, którzy mają pomysły, jest otwarte, w tym projekcie na przykład udało nam się stworzyć taką otwartą platformę komunikacji między urzędem, organizacją pozarządową i uniwersytetem i to pozwala nam naprawdę na fajne rezultaty, czyli już zostaliśmy zaproszeni do takiego międzynarodowego projektu, w którym jest jeszcze 8 innych miast, ale to są duże miasta, to jest Berlin, to jest Kopenhaga,
mniejsze jak Bari czy Brasov. I zostaliśmy Wrocław został zauważony jako miasto. Jedyne polskie miasto, co ważne, prawda? Tak, i miasto z potencjałem. Dlatego też w tym projekcie ja podkreślałam to, żebyśmy bazowali na tym, co jest, bo jest już już jest dużo. Już jest baza społeczna jest. Baza społeczna jest. Zostały już wypracowane pewne rozwiązania, prawda? Już Urząd Miasta wprowadza pewne rozwiązania, ale jest dużo takich lokalnych, małych grup, które się do nas odzywają, że już założyli, już mają. Coś słyszeli, tak? Tak, coś słyszeli. Oni by bardzo chcieli na przykład mieć ogród społeczny, albo są szkoły, które są chętne do tego, żeby zakładać ogrody w ramach ich placówek. Także wydaje mi się, że trzeba tylko to wspomóc, pobudzić i to się będzie samo otoczyć. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem była Marta Syla z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.